Hej. O, hej. Przyszłam. Uciek, uciekinier. Łap uciekiniera. Cześć, Misiu. Chciałam ogarnąć baterię do kamery. Masz więcej? Mam. Ile masz? Dwie sztuki. A starczy to na tyle odcinków? Znalazłam misia takiego polarnego. I ten język. Możemy go zatrzymać? Możemy, wrzucę go do domu. Dobra. A dzisiaj mieszkasz z nami. Fajnie, że poszliśmy dziś, Paweł, na kompromis. To mi się podoba, jak w związku. Uh-huh. Fajnie, że doszliśmy do wniosku, że dzisiaj ja będę prowadził samochód. To mi się strasznie podoba, że z tobą idzie tyle rzeczy ogarnąć i ustalić. Naprawdę, ja Paweł jest w domu. Paweł jest naprawdę wspaniałą osobą. Idzie z nim się dogadać na naprawdę wiele rzeczy. Mega się cieszę, że się na to zgodziłeś. Cieszę się, że nasz kompromis doszedł do skutku. Stoimy w domu? Ja chyba bym też wolała zostać. Dobrze, mam autokasko. A nie ma kluczy. I... Odjedzie bez kluczy? No, odpalone jest. To kluczy. To on nawet nie potrafi tym jechać. Wiesz co? Siadaj, mała. Zimny silnik. To mój... Okej, sorry. Dobra, jak zwykle. Ja pierdzielę. No, dzień dobry widzowie. Pewnie zastanawiacie się, co dzisiaj robimy. Otóż my jedziemy do Energylandii. Sprawa wygląda tak, jest godzina 14 i celowo czekaliśmy do popołudnia, bo teraz święta, Energylandia pięknie wygląda, jak jest ciemno. Dlatego też stwierdziliśmy, że chcemy pojechać tam, jak jest ciemno. Jedziemy w nieco okrojonym składzie, aczkolwiek reszta... Niektórzy się rozchorowali, nie muszą pracować, także dzisiaj jedziemy tylko w czwórkę, ale będzie fajnie, oby. Chciałam zobaczyć Energylandię zimą. Ja też. Widziała? Właśnie, także dzisiaj nie tryhardujemy i nie zjeżdżamy na najwyższych kolejkach, byleby jak najwięcej zjechać. Nie? Tak, możecie zjechać! Ale pójdziesz z nami. Ja też się boję, pójdziemy razem na krzyż. Ja muszę was nagrać z dołu. Nie, tak, nie, no, bo nie mam operatora się ze sobą. To ja nagram. Z kamery, z kolejki. Dobrze, zobaczymy, co będziemy robić. W każdym razie idziemy tak chillowo sobie pochodzić, sprawdzić, jak to wygląda faktycznie. Osypki widziałam, że są tam. Kto jada? Osypki, ten piknik gipki, jedziemy. Ja nie jadam. Wy zajdźcie na dół zasubskrybować kanał, piszczą mi czujniki, bo jest lód na nich. I zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej takich luźnych vlogów, a my wyruszamy w trasę. Widzowie, tam. Przerażające to jest, w sensie przez tą mgłę ty nie widzisz ziemi. Jestem ciekaw tego uczucia, jak będziesz jechał tą kolejką i będzie ci zimno, bo zawsze robimy to w lato. Spoko, bo będziesz jechał na te kolejki, będzie ci zimno, będziesz wysiadał, będzie ci ciepło. No to fakt. To już nas wita, Energuś, czy jak on tam? Energuś, no. Energuś, nie? Pójdziemy najpierw na Energusia? Możemy iść. A co to Energuś? Energuś to ta, na którą z Julkiem chodziłaś. Halo, halo, chwila przerwy. Święta coraz bliżej, a ty zapewne planujesz robić prezenty świąteczne swojej rodzinie. Albo znajomemu, albo dziewczynie. Ogólnie, po prostu, kupujesz prezenty świąteczne. I tutaj z pomocą przychodzi partner dzisiejszego filmu, jakim jest Letyshops. Ta strona pomoże ci zaoszczędzić, a jednocześnie ułatwi ci zakupy. Wystarczy, że wejdziecie w pierwszy link w opisie i zarejestrujecie się dosłownie w kilka sekund za pomocą Facebooka, konta Google bądź w tradycyjny sposób. I od razu macie dostęp do niemalże 3000 sklepów z cashbackiem. Zapytasz teraz, co to cashback? Już ci odpowiadam. Letyshops dzięki temu, że robicie zakupy przez ich stronę, dostaje prowizję od sklepów, którą następnie dzieli się z nami, użytkownikami. Może pokażę wam to na żywym przykładzie. Wejdziemy sobie teraz do sklepu Neonet przez Letyshops. Ja na tej stronie akurat mam zamiar kupić ekspres do kawy. Będzie to prezent dla Oli rodziców. Z tego co wiem, właśnie akurat ten konkretny oni chcą. Wrzucamy to sobie do koszyka i zamawiamy produkt. Jak zapewne zauważyliście, akurat w przypadku tego sklepu było 4,5% cashbacku. Przy niektórych sklepach przy aktualnych mnożnikach jest nawet 20%. Także ten cashback jest naprawdę ogromny. W każdym razie ja, dostając tutaj 4,5% cashbacku, w ciągu jednego dnia dostanę na moje konto 20 zł i 60 groszy. Później te pieniądze będę mógł sobie wypłacić na konto bankowe bądź PayPala. Letyshops ma swoją wtyczkę, dzięki której tak naprawdę nie będziecie musieli robić nic, bo normalnie wchodząc sobie na stronę, będzie wam wyskakiwało takie magiczne okienko, że możecie włączyć sobie tutaj cashback i oprócz tego Letyshops wyświetla wam kody rabatowe danych stron. Zachęcam do zapoznania się z ofertą, link macie w opisie, a my przechodzimy do dalszej części filmu. To jeździ w śniegu! Ty czujesz, jakby teraz wagonik wypadł? Brzmi! No bo jest śnieg na tym! Strasznie to brzmi! A my się zastanawialiśmy, stoimy tu już 3 minuty, my byliśmy pewni, że to nie jeździ! I nagle BUM! Pojechało! Co tu się stało, bo nie nagrałem? Nic! Przegrałam walkę! Znokautowałam mnie! Chciało! Chciałam ją kopnąć, pociągnęła mnie za nogę i się przewróciła. To była walka w śniegu, moi drodzy.
kiedy my byliśmy? Chyba w październiku. Tak. W zeszłym roku. I było, było 20 stopni, było nie? Było fajnie ciepło, a teraz jest tak zimno. I to zazwyczaj w Energylandii pocisz się, chodzisz pod te takie prysznice z wodą, żeby tylko się schłodzić, a teraz jest kurwa zimno. I idziesz do ognia, żeby się ogrzać. Ha! Tam jest ogień? Jest ogień, zobacz, tu jest ogień. Ale tu ciepło jest, ja pierdzielam. O stary, zostajemy tu. Nie no, ślicznie tu jest. No właśnie o to chodzi w zimę w Energylandii, nie chodzi o kolejki. No. Chodzi o ten klimat, który tu jest. Dostaliśmy w ogóle paczkę jakąś, otworzymy. Tak, otworzymy ją później już w aucie, bo zostawiliśmy w aucie. Bardzo miło ze strony Energylandii, później wam pokażemy, co tam dostaliśmy. O, kolejka! Idziemy na żelku, siadę, śmiejżelki. A może pójdźmy na tę mniejszą, bo to jest taka największa, na której byłam ja. Nie no, śmiejżelki są spoko. To możemy się śmiejżelki. Największą kolejką, na której byłaś? Tak, tak, śmiejżelki to jest największa kolejka, na której Ala była. I jest mi z tym dobrze. Boję się, to jest najbardziej hardkorowa kolejka, na której byłam. Na pewno jesteśmy dobrze zamknięci. Ja... nie, żartuję, możemy ruszać. Ruszamy. Właśnie sram w gacie. Jeszcze nie, jeszcze jest luz. Teraz 3, 2, 1. Ej, ale fajnie jest taką zimę jechać. Fajnie. Nie no, wyrobiłem u siebie trochę tolerancji na kolejki. Rok temu bym tu płakał. Serio. Zajebiście jest zimę. No fajnie, tylko jest tak zimno, że ja mam całe zamrznięte usta. A no tak, bo ty masz jeszcze... Się w ustach, no właśnie, to świeże jeszcze. Ej, ale jak się lepiej mi się chyba jeździ w zimę niż w lato. Mam takie dziwne poczucie, serio. A ja właśnie na odwrót mam wrażenie, że nie wiem, czy to moja tolerancja na adrenalinę. Kurde, ja byłam na największych kolejkach w Energylandii, a teraz na Energusiu byłam zestresowana. Ale u ciebie ona luz na przykład. Ogólnie tak, pierwszy ten moment, kiedy zjeżdżaliśmy, trochę się bałam, a potem idziemy już na Dragona. RMF! Ja się boję tego, że nogi latają. A to jest luźne. To jest luźne. Mam wrażenie, że to jest bezpieczniejsze. Szczerze, to jest luźniejsze niż to. Oho, pit stop! Pit stop, wymiana opon! Ja nie wiem normalnie co nagrywać, nie? Ja też nie wiem co nagrywać, nie wiem gdzie iść, nie wiem co robić, to jest tak pięknie. Gdzie szło na RMF-a? Tam. No i też mi się tak... Na pewno tam, a nie po drugiej stronie? Nie, tu gdzieś, tu na wprost jest. Okej, to idziemy. To jedzie za szybko, bo ja się boję, nie chcę jechać. O, no nie, nie, nie chcesz, to nie, ja to my pójdziemy sami. Ja nie chcę. Ja pier... Też jestem zestresowany. Lubię RMF-a, ale buduje u mnie dużo emocji. Ja mogę jednak zejść? Przepraszam. Ja też tak mam ci ochotę. Boisz się? Serio? Nie wiem dlaczego. Mam dużo barwę nie ma. Już nie zejdziemy. O nie! Ja zapomniałem jakie... Nie. Zamykam oczy. O ja p***le. To jest wysoko fest, ja zapomniałem. Jak to jest wysoko? Ja p***le. Wow! Brawo! Brawo dla pana pilota za wylądowanie! Gratulacje! Dobrze, to jeździ tylko raz. Proszę, to jeszcze raz. Ja nie. Ja zapomniałem. Straszne jest to w zimę, jest to przerażające dużo bardziej. Dobrze, że Oli z nami nie było. Pierwszy moment był okropny, także mówię, Jezus, co ja robię swoim życiem, ale potem już było takie, jest okej, okay, ale ten pierwszy moment jest najgorszy. Nie, dobrze, że Olcia z nami nie poszła. Ale Olcia byłaby mega obstrana. Byłaby mega obstrana. Słyszałam cię, chciałam nagrać, ale już nie było słychać, już się chyba skończyła kolejka. Zemdlałem prawie. Co ty gadasz? Serio ci mówię. Dobrze, no to nie poszłam wtedy. Nie, no, nie. Tak, że dobrze, że nie poszłaś. Poszłaś, bo... Nie jest tak lajtowy, jak pamiętam, że było. Chodź, zobaczmy te zdjęcia. Gdzie to zdjęcie? Tu. Mam już swoje zdjęcie pod adresem. A ja chciałem fizyczne zdjęcie. Możesz to pobrać na telefon. A nie ma fizycznego? Drukuję. A drukuję jeszcze. Patrz! Tak. Wielki napis. A możesz się mieć sobie na telefon, to weź. Spoko, to git. Pięknie to wygląda. Zdjęcie z jakimś ziomkiem. No pozdrawiamy, może oglądasz. Tak. Ale ta zadra w tym śniegu jest przerażająca. Yes.
ogólnie jest przerażająca, nie tylko w śniegu. To fakt. To są takie trzy kolejki, na które bym w życiu Evergrande nie wsiadł. Hyperion, Zadra i Majan. Do reszty może bym się przełamał. Abyssus jest stary. Tak, okej, okay, widziałem. Jest ten. Ale ja ci powiem, że ja bym nigdy nie wsiadł, z wyjątkiem dzisiejszego dnia, ale niestety jest pozamykane. No już nigdy nie będzie takiej okazji, żeby się tak czuł, nie? Nie, nie będę się czuł tak na siłach. Też tak myślę. Dobra, my... Tak, będziemy trafiać w dziurę. Cel jest taki, że obydwie filmy muszą wpaść jedna za drugą do tego kubełka. Ale chamska jest ta piłka. Patrz. Mamy jedną. Ciężkie. Mogę do tamtego? Tak, jeszcze trzeba do pustego. Trafiamy? Okej, okay, dobra. I kolejna gra, dobra. Proszę bardzo. Jest koniec. No kurde, zawsze za drugim razem. Okej, okay, dobra. Jak tak rzucić? Myślałem, że to będzie dobry panel. Ale dobra, nie, właśnie dobra. Idziemy tam. To nie było trudne. No. Dla Maxia nie. Kwestia potrenowania tego trochę, nie? I dwa razy siadło. Próbuj mi się. Mordziaty, Fiona. Co u ciebie? Jest git, zajebiście. Możemy, nie wiem, zatańczymy razem? Co możemy zatańczyć? No ale no właśnie, co? Tańce Fortnite? Nie, okej. Okay. No to może być rzeczywiście jakiś problem. Kiedy próbujesz podarwać laskę. Dobra, maksimalnie po jednym rzucie pan do mnie w gratisie. Okej, okay, dobra. Trzeba zbić wszystkie, tak? Tak jest. Rozumiem. Cel jest taki tutaj, że musimy zbić wszystkie kostki. Nie może nie nasyć na tym stoliczku, no nie? O ja pierdzie, to ja nie trafię. Okej, okay, prawie się udało. Zajebiście! Kurde! Może ja sobie chciałem, razem. Kochanie, ci zgarnąć piłkę, no nie udało się. Super, dziękujemy bardzo. Dziękujemy ślicznie. Dzięki pięknie. Do zobaczenia. Poszliśmy sobie jeszcze tak poza kamerą na Fridę i zrobiliśmy śmieszne pozy do zdjęć. Wiecie, to zmieniłam! O, my zrobiliśmy dobrze! Ale zobaczmy jeszcze to wcześniejsze. Jeszcze, bo ja teraz podniosłam ręce i cię zasuniłam. O, to jest zajebiste. I u was też jest dobrze. Tak, weźmy to pierwsze, oba. Ej, ale fajnie, wyszło mi pamiątkę do końca życia. Kozackie. Zajebiste jest, mocne jak cholera. No, ale cię w ogóle mam jeszcze takie. Tak, bo byliście dwa razy na Fridzie. Tak, jak sobie buziaczka. Słodko. Jest nasza, Wiktoria. Fajnie wygląda. Pokaż, bo ja nie widziałam. Próbujemy jeszcze raz wygrać Pokemona. Może się uda tym razem. Poprosimy. Tylko trafcie. Wow, Maxi. Już drugi nie ma co zrzucać, bo to już nie człowiek ma. Wie, że już jest zdemotywowany. Uj, tak, tak, patrz, jak rzucasz. Tak. No to masz, rzuć teraz swój rzut. No masz. Ale było blisko, to nie była góra. Ale była mocno poza linią. No to fakt. A, bez sensu. Dobra. O, patrz! Jeszcze druga. Ja już Squirtla wziął. Dobra. Bierzemy Squirtla. O, ale psy go rozniosą. Go sama. Proszę. Dziękujemy ślicznie. Ale fajnie. Dziękujemy. Zupali jeszcze raz. Widzowie, idziemy teraz żryć. Jadłem tu półtora roku temu i było najlepsze moim zdaniem z całej Energylandii. To jest moje zdanie. I to jest Squirtle. No gdzie go kurwa bijesz? Mamy rosół. I pomidorową. Niestety widzowie, za każdym razem jak jestem w Energylandii, nigdy nie trafiłem na dobre jedzenie. I tutaj też tylko zupkę finalnie wzięliśmy, bo nie było ciekawych tem. To... Jest też to prawie późno, nie? Już większość rzeczy dlatego, nie było. Że dużo rzeczy było już wyprzedane, my jesteśmy 18.30, oni o 19.00 zamykają. Tak. Ale rosół mają dobry. Bardzo. Bardzo. Jak pomidorowa? Spoko. Wróciliśmy przed sekundą z Energylandii i została nam jeszcze paczuszka, którą dostaliśmy od Energylandii właśnie. Okej. Okej, jesteśmy z kiety Energylandii. Okej, spoko. Chcieliśmy watę cukrową. O nie, sam cukier. Naklejki i koszulkę. Nie, torbę. No spoko. Koszulce Energylandii mi nie chodził. Ale torba spoko. I to wszystko. Patrz. Co? Fajnie, że jesteś w słodziaku. O, spoko. Dobra widzowie, jest późno. My idziemy spać i widzimy się jutro na fajnej atrakcji. Także do rana. W końcu wyszło słońce i widać góry. Jest 8 rano, a my jedziemy na skutery śnieżne. I każdy jest super przygotowany. Maksiu, pokaż swój outfit. Dobry outfit na śnieg. Nie mam innej kurtki, ale mam tak. Kurtka, bluza, sweter, koszulka. Teraz się zdziwicie, uwaga. Tylko dajcie cenzurę, nie?
żartowałem! Mam spodnie na spodnie. Wiktoria, pokaż swoje rękawiczki. To jest super opętatowana rękawiczka ze skarpetki, którą dostałam na święta od Oli. Możesz mieć albo taką długą wersję, tutaj na całe przedramienie, albo podwójną warstwę ciepła na dłoni. A ja w ogóle nie wiedziałem o wyjeździe i się nie przygotowałem. Masz rękawiczki? Sznurek do spadochronu, jakbym chciał odlecieć. Rękawiczków nie mam, no bo już powiedziałeś, że mam kupić. Skiety mam podwójne. Na łapę. Ciepłe skarpetki na łapę. Nie chcę. Spodzień jest przygotowany, jeans pod tym. Także jest wszystko w porządku. Nie będę przemakał. Lecimy, bo i tak jesteśmy spóźnieni jak zwykle. Ale to wygląda. Patrzcie na te maszyny. No. To mi się podoba. To jest moja jedyna rękawiczka, jaką mam. Mogę ci dać jedną moją. Masz zapas skarpetek jak coś? Kurczę, a chciałam wziąć zapas skarpetek, ale śmiałeś się z mojego pomysłu, więc uznałam, że nie. Widzowie, nie powtarzajcie tego, przygotowujcie się na zimę, bo będziecie chorzy. Nogi wpadamy głęboko, bo jak czasami podskoczymy na górze, na górce jakieś, to możecie spać, tak? A noga się złapiecie. I teraz tak, balansujemy. Jak kręcimy w prawo, starajcie się przerzucić jak najwięcej ciężaru ciała na prawą czy na lewą stronę. Wtedy będzie wam łatwiej skręcić. Bo jak pojedziecie tak i coś skręci, no to on będzie ślizgał, nie? Tyle ruchu to my przy komputerze nawet. Nie jedziemy dalej. Wyłączyłem nas na środku, czekaj. Jak to się odpala? O. Dobra, Eza. Ej, ale mam normalnie grzane manetki. Zderzenia z drzewem. No. Co tam? Zajebiste jest! Dlatego my jeździmy wolniej, bo ona też się boi. Ja do Wiktorii jest fajnie, ona... Ja mnie zapierdam, ona to ile razy mam cię prosić, że nie? A ja cały czas rozumiem, że tak, szybciej, szybciej! Fajne, fajna zabawa. Jest mega fajnie. Cieszę się, że przyjechaliśmy. Tak, fajnie. Lepszy niż narty. Tak, te kładne, te lepsze niż narty, no. Wow, dobra. Piękną twarz, masz sople aż. Masakra, ja jestem tak zadowolony z tej jazdy. Tylko wy się ociągacie coś. No bo ty jedziesz, wiesz, my po pierwsze nagrywamy, po drugie my jedziemy z kobitą, no. Ja sportuję sypowi najbardziej, nie? Dlatego on mnie jak worek ziemniaków praktycznie podskakuje tylko z tyłu. Kład? Czy bagi to w tym chuj tak naprawdę? Tak. Co wyrwałeś? Ale śmierdzi! Maksiu! Popsułeś maszynę! Taka maszyna z 30 Glocka. A to moja wina? Nie, ubezpieczona jest. Coś się popsuło! O! O kur... Stary mam, ale tyle dojedziemy do domu. Czyli pasek strzelił. Dobrze opał zapasowy. No
Bez kitu. Max, czytałeś umowę? Że każde uszkodzenie płaci, tak? No. Nie, to jest mańka. Straszymy go. Ten pasek 10 tysięcy kosztuje. Pasek Gucci jest tam. Wyłączyłem nagrywanie, ale Szymon miał odpalić na linkę, nie? Dobra, damy radę. Linka się urwa na topać, ale ma siły. Ma siłę, chłopie. No, chodzę na siłownię. Linkę urwał. Co to aniołka? Aniołka? No, ale tam. Ale będę mokry. Na bombę! Zimno! Ale jaki aniołek ładny. Ognisko mamy, grilla pan nam zrobił. Dostaliśmy jeszcze swojską kiełbasę i swojskiego scypka. Takiego samorobnego, pyszne. Ogórek też samorobny? Tak. No w herbacie są rzeczy samorobne. Wow. Serio. Fajnie było, super przygoda. Mam ogórki. Tak, dostaliśmy ogóreczki, pani miała samorobne ogóreczki pyszne. Mi jest zimno strasznie, w sensie tu jest było okay. Się dobrze ubrać. Było mi powiedzieć, że idziemy w góry.